Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Dzisiaj przychodzę do was z fajnym filmikiem. Przychorowało mi się trochę znowu. Odporność taka słaba, co nie? Teraz tak, ogólnie zobaczcie, z tułowiem będziemy robić ludziki takie. Tak, i zaczynamy. Żeby zrobić tułów, już jest, zobaczcie, delikatnie biorę, bo jest sklejony, tu jest pomalowany i tu będzie zginane. Z tą stronę, tylko jak wystygnie masa klejowa, bo masę klejową, słuchajcie, zrobiłam, żeby bardziej było, wiecie, takie twarde, co nie? No i co, zobaczcie, tu już mam zrobione wycięte, tu są te szkice, tu, o, tu na tym wam pokażę, tu będziemy, zobaczcie, zginać. Oczywiście, ludzi, będę wam pokazywać, jakie na tym filmiku to robię i na drugim, a na następny wam pokażę już, jak to zaprezentuję, jak to wygląda i do czego ogólnie będzie potrzebne, mówiłam chyba w pierwszym filmiku, tak, na ten temat, także lecimy dalej. Także co? Rysujemy sobie. Mamy tu jakiś tam arcypogląd i rysujemy sobie, kochani. Rysujemy sobie, kochani, to samo, co rysowaliśmy tu. Czyli na przykład, wiadomo, czekajcie. Jak wam nierówno wyjdzie, to się nie przejmujcie, bo pamiętajcie, orów nie ma, niech nie jest idealny. Także się nawet nie przejmujcie. Ważne, żebyście robili i lubili to, co kochacie. Tak, czekajcie. Zobaczcie. I mniej więcej mam to zrobione tak. Tak, widać? Te kreseczki widać. Teraz będę robiła tutaj coś takiego, żeby po prostu to było zaokrąglone, tak? Czyli na przykład, żeby to było do czego potem przypiąć, że tak powiem, czy coś. Czyli tak, robimy teraz tu. I zobaczcie. I tułów zaraz będzie, kochani, zrobiony. Prawo, także zobaczcie, przynajmniej będziemy i tułów jest, zobaczcie, zrobiony. Teraz przechodzimy na szybkie malowanie. Oczywiście różowy, bo to będzie dziewczynka. Tak, sweterek jej różowy robimy, żeby się odróżniał, co nie? Wiadomo. Możecie też grubo konturę, jak ja to zrobiłam, zrobić, tak, ale ja nie, tam nie używam konieczności, żeby to konturować, słuchajcie. I zobaczcie. I musicie, słuchajcie, kochani, takich karteczek podwójne zrobić, bo to musi być, jak to zaschnie ładnie tym klejem potężnym, to musi, wiadomo, być zacymane, tak, twarde. Oczywiście fajne włosy wam jeszcze pokażę. Będziemy, no, zobaczycie w następnym odcinku. Nie zdradzam więcej szczegółów. I tak w pierwszym się pochwaliłam za szybko. Ale cóż, no, cała zakręcona, nie? No i zobaczcie. Ja wracam do malowania i tak będę robić każdą konturkę. Także oczywiście, do tego będziemy musieli zrobić podwójną warstwę, z tego względu, tak jak zobaczcie, tutaj mamy, z tego, kochani, względu, żeby to było twarde, bo to skleimy, to będzie twardziutkie. No i co, kochani, już wam pokazuję, zobaczcie, tak wygląda schnący manekin damski, przód i tył, tułowia, a tak, kochani, zobaczcie, będzie wyglądał nasz manekin męski. Tu oczywiście będzie zginane, będziemy kalkulować. Tu będzie oczywiście, tu jest, z tego nie malujemy, z tego względu, że to jest tylko taka, zobaczcie, doklejka. To musi być, zaraz będziemy smarować klejem to, tak? Potem sobie posmarujemy to klejem, umocnimy, tak godzinę, myślę, że położymy na grzejnik. To po prostu wiadomo. No i co? Szybka robota, tak? Kredki lub te farby, jak tam chcecie. Ja używam kredek, akurat szybka robota. Takich oto. Bambino, no i co? Ołówek, gumkę możecie wziąć, tak, długopis. Czym lubicie szkicować? Szkic musicie najpierw narysować. Tak. No i co? I zobaczcie, teraz tutaj zrobimy to samo. Zrobimy po prostu sobie coś takiego o takiej treści, tak? Tutaj o, zrobimy sobie taką, jakby to powiedzieć, kropeczkę. Czekajcie. Tak, tak, tak. O. To jest bardziej taki. Tu jeszcze będziemy musieli bardziej wyciąć to, żeby to było bardzo ładne. No i co, zobaczcie, jest. 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 Mała jest. Teraz robimy sobie, zobaczcie, tak zwane mini, jak ja to mówię, gardełko. Gumka jest. Gumka, gumka, gumka. Mamy gumkę, także tu się nam trochę wyjechało. No to po prostu lecimy z gumką i zobaczcie. Czekajcie. Wyjechało nam się. Zrobimy tak. Gumka, gumka tu. Gumka, gumka tu.
Teraz tak, tu zrobimy taką przyklejankę. Tu zrobimy taką przyklejankę. Teraz tak. Tu zrobimy taką przyklejankę. Tu zrobimy taką przyklejankę. Podobne? Podobne. Zobaczcie. No i co? No i malujemy, tak? Bierzemy sobie na niebiesko. Tutaj akurat zrobimy sobie coś takiego. Tak. I malujemy. I zobaczcie, już wyschło na grzejniczku. Godził godzinki. Patrzcie się. Tak wygląda przód, tak wygląda tył. Ogólnie prezentacja. Czekajcie. Teraz będziemy prezentować kolejne boki. To idzie koło grzejnika do wyschnięcia. Albo jeszcze nie. Poczekamy z tym. Teraz będziemy robić szkic głowy i tak dalej. Czekajcie, to odłożymy, bo to przylepki są. Oczywiście, co użyłam tutaj? Przylepek, tak wiadomo, pozlepiamy, powysychało z takiego czegoś. Klej mam mocny, także jak ścisnie, to tak jak te akwarium będziesz tu prezentowała. Takie małe kleje to się ogólnie nadają, bo za słabe, słuchajcie. No i co, zginamy sobie, zobaczcie, karteczki na sztos wypas. Czekajcie, równo, żeby to było. A bo zresztą będziemy zginąć. Dobra, już mamy zgięte. Teraz tak, przecinamy, zobaczcie, kochani, karteczki na pół. Ja mam te nożyczki. Kurczę, słuchajcie. Czekajcie. Mniejsze z tym. Robimy, zobaczcie, kolejne połówki na połówkę. Czekajcie, zmierzymy. No tak, na połówkę wystarczy. I co? I teraz zobaczcie, kochani, tu. Przecinamy ręcznie. Jak dobrze złożycie, to i wam powiem szczerze, się uda ręcznie przeciąć. To potem poprawicie. I zobaczcie, mamy jakieś tam kawałeczki, które malujemy na jaki jest, na jaka jest koszula naszego manekina, zona niebieska. I zobaczcie, tu nie musicie się martwić, że na przykład manekin czy coś jest biały, bo to już nie musicie cały, chyba że chcecie, to według waszego uznania, słuchajcie. Mi akurat by się nie chciało jeszcze tam w środku malować, bo wiem, że to i tak nie będzie widoczne, tylko przód. No to robię po prostu przód. I zobaczcie. Jakoś manekin jest gotowy. Gdzie te nożyczki są? Czekajcie. Dobra. Spadł gdzieś. Dobra, znajdę się. Trudność. Ale co tutaj? Wiedziałam, że się znajdę. I teraz tak. Tutaj zobaczcie. Docinamy karteczkę. Smarujemy ją klejem. Słuchajcie. Najpierw je zmierzymy. Mniej więcej. Czy będzie gites? Będzie. Zobaczcie gites. No to ją smarujemy teraz klejem. Mocnym klejem ją smarujemy. Patrzcie, jaki fajny klej sobie rozrobiłam. Najmocniejszy, jaki może być. Ostatnio, jak pamiętacie, to akwarium? Do tej pory, od tamtej pory, co je robiliśmy tym klejem. Dalej mi jest mocny, mega mocny, słuchajcie. Także widzicie, polecam. Czekajcie. Teraz szybciutko kleimy, słuchajcie, kochani. Się nie martwcie, jak wam krzywo wyjdzie czy coś, ponieważ wiadomo, że to... Czekajcie, możecie potem podoklejać jeszcze paseczki, tak? Fajnie, jak wam równo wyszło, ale jak równo wam nie wyjdzie, to się nie martwcie, bo za każdym, pamiętajcie, razem ładnie wyjdzie. I zobaczcie, to mniej więcej wygląda tak. Do tego będą jeszcze ręce. Głowa dojdzie, zaraz wam nagram, jak robię głowę i ręce. No i co? I taki tułowik. No, chciałam jeszcze ogólnie zrobić mu spodnie od garnituru i buty. Chociaż w zasadzie pogłówkujemy. Także widzicie, tak wygląda. Tu będzie szła głowa, tu jeszcze jedną rączkę. I takim, kochani, oto odcinkiem się z wami żegnam. Buziaki, pa, pa, do następnego.